2,6 miliarda chrześcijan na świecie. Witam Was, drodzy codziennikowi widzowie z Wrocławia. Dzisiejsze teksty z książeczką z Biblią na co dzień pochodzą z księgi proroka Ezechiela i z pierwszego listu Jana, gdzie czytamy: Dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Oba te fragmenty z książeczki z Biblią na co dzień, pomimo różniącego ich czasu powstania i kontekstu, łączy głęboka refleksja nad istotą prawa i miłości jako kluczowych elementów ludzkiego życia i społecznego porządku. Stanowią one fundamenty, na których można budować sprawiedliwe i harmonijne społeczeństwo. Możemy? Budujemy takie społeczeństwo? I w czasach proroka Ezechiela i w momencie, gdy Jezus nauczał, czy uczniowie budowali pierwsze zbory, i dziś obecne były i są nierówności społeczne. I tak, wielu z Was powie, że inaczej się nie da, że silniejszy, mądrzejszy, sprytniejszy wygra dostatnie uprzywilejowane życie. Tylko czy Bóg chce, byśmy żyli w świecie nierówności społecznych i wykluczenia? Słowa Ezechiela mówią o prawie danym przez Boga, które jest narzędziem życia i przewodnikiem moralnym. Prawo to miało na celu nie tylko regulowanie codziennych działań, ale także zapewnienie społeczności izraelskiej ram, w których mogłaby rozwijać się sprawiedliwość, dobroć i pokój. Jednak historia pokazuje, że nawet najlepsze prawa mogą być niewystarczające, jeśli nie są przeżywane w duchu miłości i empatii. Autor pierwszego listu Jana ukazuje miłość Boga jako centralny element naszego istnienia. Bóg zesłał swojego Syna na świat, abyśmy mogli żyć pełnią życia dzięki Jego miłości. To przypomina nam, że prawo bez miłości jest puste i niewystarczające. Miłość jest tym, co nadaje prawu sens i sprawia, że staje się narzędziem prawdziwej sprawiedliwości. Prawo i miłość. Czy to może istnieć w parze? Patrząc na dzisiejszy świat, który boryka się z wieloma problemami, wojnami, szerzącą się nienawiścią, rosnącą przepaścią między najzamożniejszymi i biednymi, wykorzystywaniem ludzi słabszych, to słowa z książeczki z Biblią na co dzień wydają nam się nierealne i nieprzystające. A jednak połączenie przesłania Ezechiela i Jana staje się niezwykle aktualne. Prawo musi być zakorzenione w miłości, aby mogło prowadzić do prawdziwego dobra wspólnego. I znów, to piękne słowa. A jaka jest rzeczywistość? Uchodźcy na granicy, traktowani jak marionetki w rozgrywkach politycznych, przestraszeni, głodni, niechciani. Patrzymy na nich ze strachem i uprzedzeniami, bo takie są relacje, jakie do nas napływają z różnych źródeł. 2,6 miliarda chrześcijan na świecie, a nadal zmierzamy się z głodem, nierównościami społecznymi, wykorzystywaniem ludzi, niechęcią przed obcym człowiekiem, podziałami. Te słowa usłyszałam jakiś czas temu od pewnej osoby. Słowa pełne żalu, bólu, rozczarowania, podsumowujące w gorzki sposób chrześcijańską postawę. Prawo i miłość w swojej najgłębszej istocie powinny iść w parze. Tylko wtedy możemy patrzeć i tworzyć społeczeństwo, które nie tylko przestrzega zasad, ale również dąży do prawdziwej sprawiedliwości i pokoju. Niech te teksty przypominają nam, że nasze działania powinny być kierowane zarówno przez mądrość prawa, jak i ciepło miłości, abyśmy mogli budować świat, w którym każdy i każda z nas może żyć pełnią życia i godnie. Zostańcie z Bogiem.